Nu e porca. Ești putca. Ești putca. Najgorsze ścierwo ściągnęło do Nowigradu czarodziejki, co wyuzdaniem kurwy zawstydz. Że też cię straż do miasta wpuściła. To chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Jedziesz pod K. Jedziemy! Wieczny ogień oświetli wam drogę. Kontrabanda. Co to było ciekawe? Unika. Wędka. Tutaj nawet deszcz inaczej pachnie. Ale kiedy tam jeszcze? Północ, nie to. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Tu nawet ślepy mnie zobaczy. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Triss, skąd wiedziałaś, że... Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Mhm.
Zarwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Ciii, idzie, schowaj się. Mengę? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Po jajach. Zmądrzałeś? Pierdol się. Wytrzymam. Pewnie, że tak. Się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! To ja. Będziesz mówić? Będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przedpole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Gdzie Mengę ukrył skarb Ziggiego Rivena? Nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak, a mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daje wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda. No tak. Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi magię we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Mengę zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem. Za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Upić? Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Mengę nie żyje... Ale moje kłopoty się nie skończyły.
Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Yeah. Kurde, długie to. Kładka dajesz. Naprzód. Też chciałbyś zarobić, co? Wolniej, płotka. A ty z jakiej wsi jesteś? Z Wierzbicy. To w Tenerii dwa dni drogi odkryciłem. Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Niby gnój, co spływa do kanału. Jak tak mój, najgorsze ścierwo ściągnęło do nich nikomu nie wadzą. Damo! What the? Kurwa! Bani. Ależ wieje. Jedziemy. Wyszyli ją. Kurze. Tak pięknych okolicznościach przydał. Nie dotykaj mnie! O co? To piętro? Tu i nie. Nowigrad, stolica świata, a tu taki dobry... Najemny morderca. Ciekawe, czy podatki płaci. Geralt!
Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję, ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze skurwielem juniorem. Może on będzie coś wiedział. Do zobaczenia. Jest, do zobaczenia. Co za czasy. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Chcesz się do straży zaciągnąć? Przyjechały z krain zajętych przez Nilfgaard. W takim razie będę musiał pokazać nowy grad. Przyjmiemy się. To na pewno nie jest prawdziwy obiekt. Właśnie, że tak. Rozumny klient od razu. Nie ma lepszej oferty po tej stronie ponta. Dubel szajs. Płatka. Wierny kompanie. Niby gnój, co spływa do kanałów. Tak najgorsze ścierwo ściągnęło do Nowigradu. Czarodziejki, co... O, tu nawet lezie wiedźmin. Patrzajcie! Gęba jak u trupa, ślipia jak u zwierza. Tak można ludzi skundlić magią. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą? Leszy? To nie ma nic! Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. I po zabawie. Się kończą oszczerstwa. Dalej płytkę. My się pop... rodzynki. Dawno temu ja to widzę. Higiena rasowa jest w mieście na tym samym poziomie, co higiena.
który... Odpocznij. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów. To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... Nadzoruje. Rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. Tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dobrze. Obadamy zwłoki. Bywaj. Obadamy. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Dokąd drogi prowadzą? Musanowanie. Wody. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Iwko. A, trzeba się uwalić. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Wampir niższy. Dobrze. Dziewki, kryć, wiedźma idzie. Tak, kryjcie dziewki, kryjcie. Ja dziwiam wszystkie dziwki, mam ruch. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. Nie będzie mówił, że akurat tam nikogo nie ma. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc ekima.
Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Już się podziewałeś. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowę, nie stracę. Dołączę do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Tak, trzeba grabić. Płatka bułka. Drunki. Oj, się co? I tutaj. Drunki. Okej. Okay. Irytus. Dobra. Tyle. Jeszcze raz. Tak, tak. Idziemy po nagrodę wybrać. Przy okazji. Ale co to robi Lambert? Chodźmy po nagrodę. Dwój Wiedźmin to nie da. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Się łatwo podpuścić. A pewnie Lambert ma znaczenie na nadzorce. Już tak czuję. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Będzie spierdala. Tak, ciekawe razem z nim Lambert. Ja muszę wpierdalić strażnikom. O ty skurwiele. Ja
ciekawego znajdę. Szczepka Divimenti. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Zarżnął go? Oh fuck. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Ciekawe, ciekawe. Ale co? Grabić trzeba. Muszę tak tego tak zostawić. Budzygan. Krzyneczkę. Kili. A tu on coś cennego chociaż? Kilka wody. Ale gówna, nic tu nie ma. Może to coś było, dobra. Dobra. Pucz. A, dobra. Jeszcze zapiszemy. Idziemy. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Dziewki, kryć, wieź magicie! Jak tak? Kryć, kryć, dziewki. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu. Ej, jebał cię pies. Wolniej, młotka. Majlis, drogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Długą wersję. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandę. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Wiesz co, Lambert? Poproszę jednak o krótszą wersję. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Co tym koniem? Co ty jest, kurde? Muszę to poprawić. Wien? Czego chcecie?
Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie Nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Kolejny kos na Skellige?